Piękne sztuczki. Witam wszystkich z tej strony Lukas Fishing. Jest listopadowa sobota, godzina 9:30 i postanowiłem przyjechać na swoją miejscówkę, gdzie od kilku dni sobie ją nęcę i przynosi mi ta miejscówka fajne efekty. Pomyślałem, skoro mam się pchać gdzieś na kanał, na zalew i na inną stojącą boczną wodę Odry, gdzie jest wędkarskie oblężenie i niesamowita presja, stwierdziłem, przyjadę tutaj, zaryzykuję, może nie będzie miejsce zajęte i faktycznie po przyjeździe tak było. Spotkałem kolegę, który przyjechał dużo, dużo wcześniej i zasadził się też na drapieżnika, którego niestety nie uraczył. I zniesmaczony po raz kolejny już chyba z 2 tygodnie się za nim ugania i niestety nic nie złowił. Ale trening czyni mistrza, w końcu cel osiągnie i tego mu bardzo życzę. Ja już mam wszystko rozłożone, przyszykowane, zanęcone i wędkuję oczywiście na 35 metrze. Woda jest bardzo spokojna, Odra jeszcze troszeczkę opadła, co myślę przyniesie mi dzisiejsze fajne rezultaty w wędkowaniu, dlatego bardzo Was wszystkich dzisiaj zapraszam do oglądania. Witam wszystkich nowych moich subskrybentów, oglądaczy, widzów. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Zaczynamy sesję. Nie poddajemy się. Sezon trwa w jak najlepszym stopniu. Nie ma się co poddawać. Zaczynamy. Zapraszam. Oczywiście tradycyjnie mamy białego pinkę. Mamy tutaj dendrobenę. Nic nie wspominałem Wam ostatnio, jaką zanętę używam, a tutaj jest atraktor dodatek Sensasa Bremix. Tutaj mam Sensasa chleb mielony i żeby Was nie skłamać, tu ostatnio mi końcówkę zostawił kolega z Lorpio, to ją wymieszałem. No i tu posypuję tym Bremixem, tak sobie, i biorę sobie koszyczek i rzucam docelowo. Bardzo fajnie mi się to sprawdziło. Oprócz tego używam jeszcze dodatek z Match Pro, czarny halibut i olej z mielonych sardynek. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Jest śliczny, piękny. Już tak ze 30 ma. Wyczekane fajne branie. Zobaczymy, co to. Kleszcze i te są jakieś takie sapy. Aha, te sapy, kurwa, to rzeczywiście ja tu jestem. To strzech. Tak, to strzech przyszło. No, to jakiś kurde krom z jakieś mutacja. No. Ale to coś się dzieje, ale dzisiaj fajna woda, spokojniutka. Jeszcze coś tam. Już nie jest tak tego, ale mówię, pierdolę. Nie ma. Mówię, nie wjeżdżam, no nie, bo przeszedłem zobaczyć, tam mówię, tak, nie wiem, czy dam radę przejechać, to... Aha. No to jest co ja, podbieraczek, plecaczek, jedna wędka, no nie... No to... i pięknie, no takie tak. Lekkie zimowe, żeby się nie przemęczyć, no, nie napocić, bo to człowiek zaraz się przeziębi, no. Wiesz jak... Ale ostatnio jak tego, to kurwa tak mnie przewiało, bo ten wiatr taki był, że tak troszeczkę podmarzłem. No...
pogoda nad tym. Nie pogoda, tylko jednak nad wodą. Tak, to jest. Wiatr jednak nie. No ale to tak nie wiało, tylko powiewało tydzień temu. No nie tak z leciutko. Dzisiaj jest przyjemnie. Nie ma wiatru. No. Wyjeżdżałem z chaty, to ten deszczyk coś tam kropił leciutko. No mówię, kurczę, jak tego. Zobaczymy, idę. Zobaczymy. Widzenia, nie? To idę tu zobaczyć, mówię, przyjdę sobie tu, ja tam też. Tam na doławką chłopaki połapali, tak? Chłopaków, no. Ja za sądaczykiem tak bardziej. No wiadomo, nie? No przecież tu tak głęboko fajnie jest, no. Że też nie ma siły. Tutaj ten, tym co się wyrzuca, tym dopem, no nie? No. Patrzy, kurwa, to tak. Tą mechosondą. Tak, mechosondą taką wyrzutową. To jest 4 metry. Na środku, później jest leciutki dołek, ale taki nieduży, na 30-40 cm i dopiero później idzie wypłycenie. Aha. No tak, że za daleko nie masz co rzucać, no nie? Ja nie rzucam, ja na 30 metrów rzucam. No to właśnie tak gdzieś tego rzucam. I tam jest taki gdzieś, tak jak z tego co wyliczam, to jest około 7 metrów. No. Teraz tak wypukało to w szoku. Tak? No kurwa, to było tam 4 metry. Tu jest bardzo głęboko, tu jest spokojnie 7 metrów, nie? Te kamienie. Tam jest taki cypelek, też wypukało. Pamiętam w zeszłym roku, jak byłem w kamieni, a teraz takie poszczególne, gdzie kłazy. No jest tak duża woda, jak przed. Ja to zawsze teraz nie ma tych zimy. Ja tam jeździłem na Tresto, Kotowice. No. Jak w zimie zawsze przyjeżdżałem, jak była niżówka. No. I patrzyłem, gdzie kurwa jakieś doły są, te dziury. No nie gdzie. Tylko, że to było jak na wiosnę. Zależy, jak duża woda szła, to wszystko. Ale tak, no a teraz kurwa nie ma zim, wodra nie zamarza, no nie, wodę normalna i nie widać. No tak jest, nie? Dobra, powodzenia, do zobaczenia. Tak jest. Pewnie. Przeuroczy klimat, godzina 12, dzwony biją. Delikatnie się rozpadało, ale brania są, skubnięcia są. Teraz żeśmy sobie donęcili kolejne kilka kul i oczekujemy rybę. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej wyprawy, bo uraczyła mnie bardzo ładnymi rybami, które fajnie walczą. Naprawdę dla mnie jest to sukces i zapraszam do oglądania. I dziś wędkujemy na jednego federa, windcasta, pickera, dive'y z wyrzutem do 40 gram, bo na drugą wędkę mamy zarzuconego trupka. I tak sobie on tam swawolnie buja. Zobaczymy, czy przyniesie nam to dzisiaj jakikolwiek efekt. No jak widzicie, ryba się melduje. Coś się dzieje, także siedzimy, oczekujemy. Piękne branie było, piękne, kochani, powiem wam. Ale to nie jest nic dużego. Fajnie szarpie. Haczyk numer 16. Żyłka przyponowa numer 10. Jednak powiem wam, trzeba nęcić, bo zanęciłem, minęła godzina, zrobiła się cisza, dorzuciłem kilka i znowuż zaczęło się branie za branie. Nie wiem, który to już jest leszcz, później je zliczymy, bo ma fajną siatę, także śliczna poteczka, później ją zmierzymy. Ta już jest nażarta, grubiutka, już zaczynają wracać do formy. Jest kolejny.
podejść. Kolejny do kolekcji. Piękne sztuczki, śliczne. Takie na dziko tutaj puścimy, bo widzę, że jeszcze dość bardzo śliskie są brzegi i nie będę ryzykował po prostu wślizgiem do wody na sam koniec dnia wędkowania. No i taki przyszedł. Tutaj chciałem wam pokazać tą śliczną płotkę. Zresztą widzieliście ją na filmie wcześniej, nie? Patrzcie, złapałem ją w locie, widzieliście? Ach. Ta płoteczka już grubiutka, tłuściutka, jest naprawdę bardzo śliczna. To, ten jest jeszcze leszcz, to jest leszcz, ale zaraz wam pokażę tego sapa, kuzyna leszcza, ale silny, ale one najedzone są. Cieszę się, że one takie silne mają, super formę, no i były też mniejsze, nie? No i tu jest ten sap cały, który chciałem wam pokazać. Są jeszcze leszcze, a ten sap gdzie jest? Tutaj jest. Uciekają, same uciekają z siaty. Tak, puścimy je. Też wszystkie uciekają. O, sardynki. Dzięki za oglądanie. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dochodzi godzina 16 i powoli będziemy dzisiaj kończyć posiadówę wędkarską na Odrze, która oczywiście uraczyła nas niesamowitą obfitością i różnorodnością ryb, takich jak leszcz, krom, sap. Pokazała się nawet jakaś fajna płoć i oczywiście nie wspominam już o dużej ilości byczków, które jak zwykle mi dokuczały. Ale jakoś w pewnym momencie, jak zwykle, przebiłem się przez te byczki i pozwoliło mi to osiągnąć niesamowitą satysfakcję w dzisiejszym wędkowaniu. Tak jak mówiłem, kończymy na dzisiaj tą posiadówkę i szykujemy się powoli do kolejnej sesji. Dziękuję, kochani, że ze mną jesteście. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz i oczywiście w prawym górnym rogu rybka. Kliknijcie, będziecie na bieżąco z moimi filmami. Spersonalizujcie dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam was wszystkich gorąco. Lucas Fishing. Ciao, amigo.